Jeszcze tak. Lew. Mamy. Zostawi kawałek. Lepiej nam się nie zahaczyła, ale wszak. Oj, wyklęczę. Jestem na dole. Tak. Jeszcze roboty. Wszystko znika. Zaczyna się zabawa. Już jajka bolą.
Bolą, bolą, trzeba tu poczekać chwilę, bo to jest ostatnie miejsce. Ups. Gdzie możemy poczekać. Potem już jest lufa. Lufa to jest na górze. W tej chwili w Polsce jest godzina 6:52. No cóż, zostałem sam. Daniel jest teraz jakieś 20-30 metrów poniżej. Ja wiszę na przepince jakieś 150 metrów od otworu. Mamy bardzo mało sprzętu. Zaczynamy oszczędnie poręczowo. Jak tylko Daniel da sygnał, że już będzie dochodził, idę na most i tam na niego będę czekał. Robi się ciemno. Na górze czeka na nas Zenek. Prawdopodobnie w asyście kilku Chińczyków. A tu nie wiem, czy będzie to widać. Mgła, która pozwoliła tej studni nadać nazwę studni białego deszczu. Białego, ponieważ jest dosłownie biała jak z horroru. Troszeczkę niewygodnie filmować samego siebie. Ale cóż mi zostało? Wiszę, to co? Trochę pofilmuję. Do usłyszenia. Na razie tylko 150 metrów. O, niektórzy przeliczają to na wieżowce. To 5 wieżowców. Wiszę tu już chwilę i zaczynają mi łapać. Kurczę, będę musiał zmienić pozycję. Robimy tak. Powieszę nogi w powietrzu. Jesteśmy na 315 metrze. Według naszych obliczeń zostały nam dwie plakietki. Wolna! No, trzecią ma Furti. Trochę zlikwidowaliśmy oszczędnie punkty. Mamy długie odcinki. Zobaczymy, co dalej. To nad nami to most, w którym można stanąć. Trochę psychiczny, bardzo śliski. Bez młotka nie przejdziemy studni. Jak poleci kamera, to nie będzie nawet filmu. Witajcie, Tomaszu. Witajcie! Powiedz, gdzie jesteś! Za Chiny tam więcej nie zajdzie.